Siemka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Czas na kolejne testy ziółek. Tym razem mamy piątkowe, już zacząłem sadzić. To są jakieś smocze zielska. Mamy, słuchajcie, 80% szansy na to, że nam wypadnie nasionko, a więc już całkiem sporo. Czyli średnio powinno nam 72 nasionka z tych 90, które sadzimy, wracać. Czyli tylko około 18 dziennie powinniśmy dokupować. Tutaj akurat w Carleonie jest do tego bonus. I jeśli sobie podlejemy, mamy plus 40% szansy na nasionko. Ja oczywiście podlewać nie będę, ale tak wam mówię. Koszt takiego to już jest ponad 9000, no jakieś tam 9400 na markecie akurat stało. Także tutaj no nasionko jak stracimy, to już troszkę boli. Oczywiście zapraszam was na codzienne streamy na Twitchu, wiadomo. I do przetestowania Exit Laga macie 3 dni za darmo, także nie wiem czemu jeszcze nie skorzystaliście, żeby sobie obniżyć ping w Albionie i pozbyć się reconnectów. Także zapraszam gorąco, macie link poniżej. A ja was już zapraszam do kolejnych dni, kiedy będziemy zbierać i podsumowywać, ile to zarobiliśmy na tych nasionkach, bo jak się okazuje ostatnio, to praktycznie na wszystkich zarabiamy i to nawet niemałe kwoty. Się aż zdziwiłem, że bez podlewania można faktycznie coś zarabiać na tych nasionkach, także kontynuujemy serię. Mamy już ze sobą pierwszy dzień zbieractwa i aż 81 nasionek nam wyleciało, czyli znacznie powyżej, tak prognozowaliśmy 72 około, więc kurde, tylko 9 nasionek straconych? No, mi się wydaje mega fajnie. No dobra, zobaczymy, czy kolejne dni też nam tak sypną. I słuchajcie, nasionka, które dzisiaj zebrałem, są warte 290 tysięcy. A jak sobie odliczymy 9 straconych po tej średniej rynkowej, to jest to tylko 82 tysiące, czyli kurde, 200 tysięcy zysku za jeden dzień. Ujdź, niechcący posadziłem. Nie no, musiałem posadzić, bo tam miałem zamieszanie w domu i nie byłem w stanie przez chwilę nagrywać, akurat jak zbierałem, więc posadziłem już od razu i powiem wam, straciliśmy 19 nasionek, 71 wypadło, 72 to średnia, więc mieliśmy tylko jedno poniżej, więc git. Po pierwszym dniu, po którym mieliśmy tak dużo na plus, to jest dobrze. Mamy tutaj no podobną ilość surowców jak z pierwszego dnia. Z pierwszego dnia mieliśmy to 844, teraz mamy 826. Dobra, mamy dzień trzeci, bez żadnych cudów. Nasionka o jedno więcej niż byśmy się spodziewali, 73, czyli 17 straty, no i 842 ziółka. O kurde, idzie coraz gorzej. Mamy czwarty dzień i mam tylko 69 nasionek, to znaczy, że jesteśmy aż 21 do tyłu. Jak na początku wyglądało to całkiem dobrze, minus 9, to teraz wygląda to już tak źle, że ja nie wiem, czy to będzie bardziej opłacalne niż te czwórkowe. I mamy ostatni dzień. Niestety straciliśmy aż 21 nasionek, czyli 3 więcej niż byśmy chcieli. Ale nie wiadomo, czy to jest strata jeszcze, czy jesteśmy dalej fajnie na plus. Zaraz podsumujemy i zobaczymy. Dobra, jesteśmy w Carleonie i tutaj oczywiście to sprzedajemy, bo tutaj hodowaliśmy. I cena takich gotowych produktów to jest około 330, ale jak nawet sprzedałem po tej cenie, to wiadomo, trzeba jakieś tam podatki i tak dalej, możemy sobie zobaczyć. Za jedno, jak sobie odejmiemy wszystko, to mniej więcej będziemy jakieś 310 do przodu. Więc tyle mniej więcej sobie pomnożyłem. I za te produkty, które mam w plecaku, uzyskamy około 1 400 000, już tak na czysto. Już odejmując te podatki, 1 400 000. Ale musimy też kupić te nasionka. I te nasionka są mniej więcej po 9200. No zależy jak kupicie. Jeśli kupicie te nasionka po tej najgorszej możliwej cenie, po 9200, to będą one kosztowały, słuchajcie, 800 000. Ale jeśli nam się uda kupić za 8000, to będzie 87 nasionek, bo tyle straciliśmy, razy 8000, to jest 700 000. Tak, 700 000 będzie to nas kosztowało. Więc teraz odejmujemy sobie albo 800, albo 700 000, więc mamy albo 600, albo 700 000 zysku na czysto. Więc całkiem fajnie. 700 000 zysku.
w najgorszym przypadku, nie? Więc możemy to teraz podzielić na te 5 dni, więc z każdego dnia zdobyliśmy 140 tysięcy za wyspę, czyli jak podzielimy jeszcze przez 10, to będzie 14 tysięcy za jedno poletko, czyli te 9 po prostu nasionek. To codziennie zarobiliśmy 14 tysięcy. Myślę, że całkiem git, jak bez fokusu, no to super bomba, nie? Bo oczywiście jak będziecie podlewać, zarobicie znacznie więcej. No dobra, no to kolejne nasionko, które się okazuje, że wychodzimy fajnie na plus. No jest troszkę klikania, co prawda, no ale dla osoby, która nie zamierza fokusów to pakować, robi na tym fokusie coś innego, a te nasionka to jest po prostu dodatkowy zysk, to myślę, że całkiem taki przyjemny. No, te chwile klikania, bo to jest, nie wiem, 5 minut dziennie klikania i mamy z tego zysku na czysto 140 tysięcy. No nie jest to źle. Także myślę, że jest to warte, żeby sobie spojrzeć. Poprzednie nasionka też sami widzieliście, że działały. Testujemy dalej. Idziemy 6, 7, 8 zioła i zobaczymy, czy będziecie chcieli, żeby to dalej kontynuować. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live na Twitchu, do którego link macie poniżej. Streamy są codziennie, także zapraszam was, wbijajcie. I koniecznie przetestujcie sobie exit laga, który powoduje, że ping jest znacznie mniejszy, a połączenie znacznie stabilniejsze. Oczywiście w Albionie 3 dni macie za darmo, link też macie poniżej, zarejestrujcie się i zobaczcie, czy wam pomoże. Następnego, trzymajcie się.